Siemaneczko, ja jestem Bagetix No i słuchajcie Dziś robimy coś naprawdę bardzo grubego Bo gościu, dziś przekopiemy się Pod tą naszą fosą I poleciemy gdzieś o tam Hen 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 daleko normalnie I zrobimy coś kozackiego, czyli przejście pod ziemią Jest tu z nami Elvis oczywiście Siemano Ty, ty stary nie baw się w ten sposób, bo Chce zrobić krzywdę, no właśnie. No właśnie, tak to się kończy, więc nie strzelajcie w górę łukiem ani perełką, bo to może się na przykład źle skończyć. Zobaczymy, jak to się skończy, właśnie. O, na przykład możecie się tepnąć w agent X-a strzelając I perełką i spalić drzewa, i złamiecie sobie w Minecraftie nogę, co nie jest przyjemne, bo wtedy trzeba iść do szpitala, a gościu, a tak to będziesz sobie komfortował mógł oglądać. Więc gościu, 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 ile razy ja już to powiedziałem, ale e, chciałem tylko powiedzieć, żebyś właśnie zostawił Subika, bo jak zostawisz Subika no to nie tracisz, pamiętaj, nie tracisz, tylko zyskujesz. zyskujesz. Bo zyskujesz codzienny filmik o godzinie 10, a do tego na 100 tysięcy słowów zakładam drugi. Tak drugi kanał, na którym również filmik będzie codziennie, ale ziomek to nie jest najlepszy, najlepszy chyba jest to, że jest Live o 19 gdzie możesz wpaść i przez godzinkę też myć dobrą zabawę więc gościu, 19.00 u Elvisa, 18, więc to jest taki punkt obowiązkowy yy, każdego normalnie tutaj pora poważnego minecraftera, więc gościu yy, wbijamy sobie teraz normalnie do magazynu i może poczekaj wiesz co, w sumie Pierw yy, ja bym zrobił coś takiego, bo yy, my, my to Robimy tak na totalnym w sumie spontanie, więc yy, serio, nie wiemy jeszcze jak ten tunel do końca poprowadzić i musimy się nad tym trochę zastanowić, więc słuchajcie, my lecimy sobie na tamtą drugą część, tą, yy, tą, tą osadę, co nie? I musimy sobie pooglądać właśnie, yy, gdzie można by było zrobić wejście, wejście, cokolwiek, yy, żeby w ogóle się przedostawać. I taką moją ogólną ja propozycją, właśnie był mój domek, bo yy, tu serio, kto tu będzie wchodzić? To jest zamknięte. Amerykański owce no i patrz, stary, tu jest takie fajne miejsce. Nawet se tędy wejdę. Oj, ej, tu jest obsik, nawet o tym nie wiedziałem, ale skąd on tu się wziął? Ej, kalo, ziom, ale ogółem tutaj jest ścianka dosłownie. Zobaczcie, tu jest cieniutko. Gdyby tu zrobić jakieś zejście tam, cyk, 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 normalnie, ej. jeszcze głębiej, to byłoby genialne. Stary jest problem, bo zaraz sobie załów, załóżmy, że babo się na nas porozkręcił i ja będzie coś się zniszczyć. No, I no. Pracę w tym miejscu, zrobił wtedy. Ej, w sumie, to byłby przypał, to byłby przypał, ale e, równie dobrze może je dać gdziekolwiek indziej, w sumie, No twój więc... niego, do niego, do niego zemstą, nie? Więc w sumie jadą, faktycznie, w miejscu, faktycznie, no? lepiej chyba tego w takim miejscu właśnie nie robić, dlatego... Hmm... Zobacz! No, no... Pod drzewem, o! Ej, pod drzewem jest drzewem to... dobre, bo... Ale poczekaj, stary, zobacz, te drzewa są takie dziwne, to jest kwestia jak czasu, aż ktoś się zetnie, więc... Mhm. Chyba nie do końca, chyba nie do końca... E, w ogóle, ty stary, masz laga, czy co? Nie ma Dobra, myślałem, że cię zalagowało e, O, o, to jest idealne o, w tym budynku ładnym, no typ śmiało W tym kolorowym, pięknym nie. budynku e, Tylko ja... Nie no, dobra, nie, zapomniałem, nie jak się myśli, to no, mówiło w ogóle na ten budynek, ale... okej, okay, tutaj O, dobra to idealne, e, o, Lol, to ej, tutaj można zrobić o, takie, takie zejście Ja bym zrobił to na tym bloku, bo to jest takie, wiesz, dla mnie bliżej kolorków Czyli bliżej lepszego, co nie? Hmm? No, to więc stary, jak dla mnie, to tam chyba właśnie byłoby fajnie takie co, coś zrobić, ale jednak mimo wszystko to jest takie. Takie. Hmm. Ktoś sobie pomyśli... To na jest kurtę. Import, okay? Naprawdę. No. no, a, a zniszczmy sobie ten budynek, bo tak się zbyt wyróżnia, co nie? Bobo, bo na bo przykład nie? Bobo, no nie wiem, ale on. Ja, jako, jakoś wiesz jak się zachowuje do czegoś takiego, co nie? Naprawdę, nie no nie to on by zaraz bo? to zniszczył, ja się założę, więc. A jakiś na przykład to zrobić? Hmm, w randomowym domku, to randomowy domek to sobie Abra uzna, o, a zróbmy sobie tutaj jakąś bazę, hello, wbijemy sobie, tu zrobimy sobie bazę, kto o tym pomyśli? Ty, co to jest za przejście? Co to jest za przejście pod tym łóżkiem? Ty, ja o co tym nie, nie wiedziałem, i idzie se do nas i co mamy jest za przejście. Ej, agentik, co to jest za przejście? E... Zobacz, co to jest za przejście. Hello my coś Lord odkryli. Park. Co to a. jest? Eee... stary, tu jest jakaś ścieżka? Ej, co my odkryliśmy? Chyba. Ty weźmy Polki. żelaza, to się nam przyda oczywiście na, na, kraty. E, na kraty, na mur. Mm, więc, stary, serio. Nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest. I w ogóle jest żwirek, a nasz ukochany. Nasz Wirek, ukochany żwirek. Dobra, wziąłem go trochę, żeby się podbudować tutaj oczywiście do góry jakoś. Cyk, cyk, cyk. E, tu fajnie było, gdyby ktoś zostawił jednak wyrko. O, może niekoniecznie na zewnątrz, Elviso. Elviso. Dobra, zostawmy to, tak. Yy, tu... tak Mamy tylko jakieś ładne karty, rozumiesz to? O! Ładne <laughs> jakie ładne! Czy ty w ogóle my ich nie postawiliśmy tu przypadkiem jakiś Gdziemy miesiąc stary, temu? Ale wiesz, to byłoby dobrym pomysłem? Zobacz. Hmm? O. Hej, oh. stary, to, to wygląda źle, to wygląda jakby tutaj jakiś, wiesz, jeszcze to miejsce jest takie odizolowane trochę od... Nie, co ty mieszka stary? Ty osoba, która nie subskrybuje kanału. Właśnie, więc jeżeli ty nie chcesz mieszkać w domku, który ma kraty, no to koniecznie zasubuj kanał, bo osoby, które e, subują kanał, mieszkają normalnie w takim tam kolorowym, fajnym, więc serio e, albo w takiej willi jak nasza, więc myślę, że takie dwa masz do wyboru i ziom. No jak chcesz mieszkać w wili, no to zasubuj, a, a jak nie no to skończysz w do... za kratami, no, no subie, to nie tubie. jest fajne, subie, więc... Subie, subie. Serio, subę, subę, subę <grych> Dobra, stary, może wróćmy do tego i gdzie zrobić to zejście, bo no, takie rozgadaliśmy ja, rozgadanie... tutaj stary, zobacz, tutaj w tym miejscu. Nie no nie, Pod ja przytarem. już w ogóle to pomijam. Przecież... Y... By... Mój nie kum! Ty nie, nie? <grych> on <grych> wybucha! Nie! Oh, LOL! I ja myślę, że jak jest wódce to nie wybucha. Ja też. E, więc stary, e, wiesz co, ja bym powiedział ci, że, mm, kurde, tu jest za blisko, jeszcze tak myślałem o lodowcu, bo kto tam chodzi zbyt na dobrą sprawę, ale to jest zbyt daleko, właśnie, poza tym e, nie do końca byśmy robili to tak nisko, więc e, gdyby zrobić to w oceanie, bo nasze poprzednie przejście było gdzieś chyba tak, o tutaj, podponię, no. poczekaj, było gdzieś przy tym fajnym kolorowym budynku, mm. o, było tutaj właśnie, o. co nie, więc... E... No to się teraz nie stało. To czekaj. Yy, nie mam pojęcia, ale musimy zobaczyć, bo pamiętam, że coś tu było nie tak, coś tu ej. było nie tak, że w końcu Aha, go... Bo to, przys było to, stary, ej, to było to stare, ej, to była ta sytuacja, że Abra cię gonił i to, i to znalazł, nie? A, co? no faktycznie, faktycznie, dobra To chyba tutaj odwołujemy się do tego miejsca, tutaj nie ma co go odbudowywać, więc jedyne takie rozsądne to jest poszukać takiego wiesz, jeszcze jednego fajnego, poczekaj. Domek, bobo. Poczekaj, ej stary! Stary, patrz, patrz, tu jest ide... Oh. Ale o! idealnie, patrz, Zobacz, i tu z, wpływasz z i wlatujesz. Ty! Tutaj normalnie już dziura jest, rozumiesz? Ciekawe, ciekawe. E, tylko trzeba byłoby jakoś to zrobić, żeby tu dało się wejść, bo. Perełkę e, nie masz? Ale nie będziesz zawsze perełką, bo perełką to sobie możesz, wiesz, użyć jej. A to jest zrobione, żeby jej nie używać, więc. Poczekaj. Ej, pamiętam, że kiedyś była taka bitka z Bobo i gdzieś tak zwiewaliśmy i to było gdzieś o tutaj była taka fala. Tylko gdzieś to pod wodą było chyba. Poczekaj, to było. Tak, jest to, jest to. No, oj, Ale genialne Oj, miejsce. to jest ideolne, idealne, stary. Lecimy teraz po jakieś właśnie tutaj trapdory i tak Co dalej, żeby nie widać nawet. E, to, jakieś wody, wiesz, ja całą skrzynkę mam przygotowaną e, hmm. już na to w naszym magazynie, więc lecimy tam, ogarniamy, no i ziom, no i ziom, jak to ogarniemy, no to naprawdę będziemy królami, mówię dalej, wam. Tak, po raz ostatni, żeby tu wbić, żeby perełek, nie, po raz ostatni. Normalnie już nie będziemy musieli tych perełek tak non-stop używać, bo serio, ich używamy za dużo i ciągle Pary. przed każdym live'ikiem, odcinkiem jest przy... nie, ja tego nie przerzucę. Wow, przerzuciłem, dobra, fart. Myślę, że żeby już nie. E, w ogóle co żeby to za tego naszego przejścia. E, no, no. Żeby o, w ogóle stary, przejścia... patrz, patrz, fajna tabliczka, była, a ją zniszczyłeś. Łącznie, żeby od tego przejścia byczku, jeszcze inne przejścia, żeby było przejście pod każdym kopaków, rozumiesz to? O oh, lol, ej, to byłoby dobre, ale dziś ogarniemy sobie takie jedno, wiesz, główne, takie Główny. normalnie Route 66 Six przejście, czyli taką główną Alright. drogę, co nie? Dobra, więc tak, stary, wbijamy sobie teraz jakoś do naszego magazynu i ogarniamy, no, do tego, wiesz, wagonikowego, yy, tak to określmy, i tam zbieramy sobie właśnie jakieś itemki, które nam mogą się przydać, ja nawet tam miałem jedną gąbkę ogarniętą, co jest? Uh, A, już wiem, okej, okay. bo tutaj się bobo okręcił, nie? A, dobra, dobra, <laughs> no to dobra. wiesz, to trzeba było jakoś zadziałać, okej okay. uh, uh, o, to uh, uh, okay. to... Dobrze, że tak właśnie tutaj ukryłeś, ja pamiętam, że to było chyba w... Agencik. O... Co? Masz tabelkę na gardło jakąś? A co? Boli mi gardło, masz e. jakoś? Mogę ci... E, nie wiem, co ci mogę no dać? Moi więc je, jeśli was też boli gardło, to was, to mam oczywiście bardzo polecam, obecność na codziennych live'ach Agenta Elvisa na tak, tak bo wtedy tak. cię gardło nie będzie boleć. Pewnie, że nie. Tylko nas będzie, będzie boleć. Tak, tylko nas będzie boleć, tak. Więc dobra stary, poczekaj, jakieś jeszcze drewnianko coś wiesz, takie trapdory i tego typu mhm. jakieś tutaj duperele no, jakoś. No, mam mam. Dobra, dobra, jakieś drewienko, Bursa. wiesz, żeby, żeby jak sobie chcemy zrobić jakieś przejście trochę niżej, trochę coś, żeby zawsze tego drabinki nam tutaj... Drabinki, drabinki. Oj, drabinki, to nie chcę, nie chcę żadnych drabinek. Tam w ostatniej skrzynce masz jeszcze trochę chyba wody, więc... A czemu drabinki nie? Po co? Przecież to dużo czasu zajmuje. My musimy być szybcy w no, no dostawaniu chodźmy. się tam, więc serio, tego bym raczej nie używał i lecimy perełką i wbijamy do... do... W sumie, wiesz co? Jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz to ja idę się przespać, bo co ja będę? Jakiś niewyspany chodził? Nie no, ziom. To nie jest fajne chodzić niewyspanym. Fajnie, właśnie, jest się tutaj przespać i gościu polecieć sobie, właśnie, na, na, na tą niebezpieczną, mniej rozwiniętą stronę. Chociaż w sumie, stary, teraz powtarzałem to chyba na live'iku, ale ogółem dużo osób mówi, że nasza część jest brzydka. No, zobaczcie, te wszystkie domki są naprawdę mega ładnie, jak dla mnie, wykończone. Tam jeszcze jest willa w ogóle, która jest tutaj taką perełką, można powiedzieć. No i gościu, Dużo osób mówi, że są brzydkie. I Abra, Maciek, Bobo dużo ładnie on nas budują. To wiedzcie, że wszystkie dobki, które są o tam, zaraz polecimy, właśnie ja z Elvisem budowaliśmy, bo e, oni nas o to prosili wcześniej, więc naprawdę, beczunia, że e, ktoś Wait. tak uważa. Atlantis, więc to nie umieją grać w Minecraft. Nie umieją. <laughs> to jest beczkę, stary, dobra. E, ja wbiłem już tutaj i lecę tam w tamto miejsce, chyba ja, wiesz, o którym nie muszę ci mówić, co nie? No. Po prostu, no nie, nie wytrzymam z gościem, no, stary, no, y w ogóle, w jaki sposób się podpaliłeś, wytłumacz to. E, Walnąłem barabaczkę, i zanim mnie zapyta, to padło do <ścoughs> LOL, <ścoughs> dobra, nie wnikam, nie wnikam, y jak do tego doszło, nie wiem. E... Zobacz, zobacz, Co, Co to, jest? Idealny miejsce na przejście, zobacz, to pod craftingiem. E, stary, to jest jeszcze, oczywista jak tym miejscu, Zobacz, idealne miejsce Stary, ja chcę wejść wejście pod wodą i koniec, kropka Może jeszcze tutaj zobaczmy Z tej strony nie, no, z tej strony nie jest aż tak fajnie Tu to jest takie jezioro duże e, Teraz musimy sobie przejść Jakoś tędy, tędy I sobie zapamiętamy, że e, jak jest e, To miejsce Okej, okay, jest taki domek, tutaj jest ten piękny budynek, tutaj jest jeszcze dom z kratami, to jest jakieś zejście. Okej, okay, dobra. To oczywiście pozdrawiam wszystkich szpiegów, którzy już... O, Aberka, Aberka, oli tu mają wejście, oni mają tu wejście, zaraz będzie. Nie agarną, gdzie? I tak się nie, ogarną, przecież nie, jest tak ciężkie do ogarnięcia Że będą mieli przypał z tym Dobra, lecimy na maksymalną odległość Z wodą to, I teraz myślę, że zróbmy sobie takie O, zróbmy yy, Poczekaj, żeby ej, byłoby świetne, wiesz? Żeby to działało w dwie strony, chcesz. Ej, agent, ej, wiesz o co chodzi? Co, co? Ponieważ jak zobacz, jeśli sobie, sobie ogarniemy delfina, wsadzimy go w wagonik i uznajmy, że go sobie gdzieś, gdzieś obok tego, pod no, podziwię zakopiemy, okej? Okay? No, no. To wtedy on będzie nam taki dawał efekt szybkiego pływania, tak, rozumiesz to? Lol. I że będzie on nawet niż ta łódka w lodzie. Ej, bez kitu Więc ty wiesz co? Weźmy sobie teraz tak, może bardziej z tą wodą zróbmy i potem sobie tego nie ogarniemy, co? Dawaj, Stary, zróbmy. ja jestem na za tym, żeby na razie to sobie zrobić przejście po prostu do nas, co nie? Żeby dało się tam zejść, więc teraz robimy tutaj. E, masz crafting jakiś? E, mam to. A, aha, okej, okay, dobra. Ale obrazek to sobie weź, okej? Okay? Cyk, 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 elegancko, bierzemy sobie to. E, teraz stawiamy tak, tak. I robimy sobie właśnie... A, drewienko poproszę, Elviso. Elviso, Tyk. masz drewienko? E, elegancko, dobra. E, tylko ja kartujesz? mam pełne EQ, więc serio, możesz trochę... E, no, będę teraz craftował trabdora No to proszę. Aha, to masz Trapdora, okej. Okay. Trze trzeba było tak od razu. Jednego tylko. <laughs> e, stary... Okej, okay. i teraz weź przesuń, bo nie mogę tego postawić, ziom, ale dajesz, okay. I to działa, czy nie działa? Działa, możemy Dziom, teraz bić to te elegancko, tylko żeby od razu wbijało się w wodę, bo tak to jest, wiesz, niekomfortowo, chwilka jest taka wolniejsza, a tak to od razu na pełnym speedzie się wbija i się wypływa, więc no to będzie bardzo, bardzo wygodne, myślę, wypływasz z ziom, i tyle, wow, w ogóle tu można zamknąć i nie, tu nic nie ma, ziom, będzie, tu nic nie ma. tu nie ma właściwie. Więc elegancko, bardzo elegancko mi to odpowiada, jak eee, najbardziej. Agent X, no. na to spójrz, teraz na to spójrz. Poczekaj, no na co, na co, po, powiedz mi. No, no. Lol, ej, to jest nie do ogarnięcia autentycznie, tylko. Nie da się. Tego kobla bym zamienił na stone, mimo wszystko, bo to takie podejrzane jest i serio. Oni mogą sobie szukać, oni tego po prostu nie znajdą. Oni tego nie znajdą, a jak będziemy wiedzieli, że szukają, to sobie zatkamy, to i tyle, Elo. No. Tyle w temacie, więc tak. Kopijemy. Mamy ten crafting. Stary, nie kop prosto, nie kop prosto, ja chciałem zrobić właśnie teraz jakieś zejście w dół, myślę, że nawet na wysokości Kawałek tego schody? craftinga. Schody, schody, stary, czy, czy my jesteśmy jacyś, nie wiem, zacofani o 10 lat? My robimy windę, no, <laughs> więc zróbmy no, tak, się. ja zbiję, wbiję na sam dół do bedroka, a ty wylejesz tutaj wodę, ok tak jest. Okej, okay, dobra, tylko nie zrób tego źle, bo będzie przypał. <laughs> Okej, okay, lecimy na sam dół. Na najniższą kratkę jaką się da. Wiem, ryzykuje sporo, bo kopię się w sam dół prościutko yy, Ale... No czego się nie robi normalnie tutaj Elwiso, czy ty wyrzuciasz tu, tu śmieci? Nie <laughs> Elwiso! <laughs> Elwiso, proszę, stop! Nie no, gości... Nie! Nie! Ej! Spokojnie, i leci to. Woda. To jest właśnie powód dla którego, no stary, no teraz nie widzę gdzie, okej, okay, dobra, stary, nie, Elviso, no. rozkopuję ci tego Opsa, ale, <śmianowidaro> ale nie, no stary, to, to długo będzie, jak to długo, jest, <śmianowidaro> jest śmiałość, to nie kąpię, dobra, jak no, tam, za 5 milionów, stary, za 5 minut. nie, no naprawdę, gościu, bo ja, ja tego Opsa będę, okej, okay. Wypłynąłem. No stary, bo zaraz. Dobra. Jeszcze raz. Okej, okay. mam nadzieję, że tam... Stary, jesteś od boku. Nie no nie wierzę w zioma, nie wierzę. Bo... Dobra, stary, bo ja tego OPSA kopię i ja, ja tu ginę, nie no jak, jak można wpaść. Siema. Jak można wpaść pod lawę? No wytłumacz mi to jeszcze no, teraz. Stary, a, za... Musimy wyjść chyba jakoś na górę, bo teraz górę. to jest trochę przypsik już jednak, ja, bo... Aż muszę sobie tutaj om, nom, nom, zjeść w ogóle tego refilka i serio. E, schodzimy teraz w dół i to ogarniamy mm, Więc dobra, lecę sobie tam na dół i e, po prostu to robię. Mm, I stary, musimy to jakoś ładnie zrobić, co nie? Żeby tutaj było takie fajne zejście, okej? Okay? Tylko. O gościu, gościu, weź się przesuń, Okej. Okay. Okay. E, no chcę zrobić po prostu tutaj zejście takie wiesz. Prze... Tylko do Musimy jakoś tego opsa przekopać e, Żeby... On... Ja pomogę. No stary, ale ty, 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 teraz to ja nic nie widzę praktycznie. Okej, okay, dobra. Gold! Gold, ej. No ej, w ogóle jest już tutaj ops, naprawdę. Ja się, to są dymanie, jakieś nie. jaja po prostu. Dobra, wbijamy na sam szczyt tutaj i jeszcze raz sobie trochę właśnie nabiorę tutaj powietrza i chciałem po prostu zobaczyć w którą stronę mamy iść, czyli o w tą stronę. Jak sobie teraz zejdę, to idziemy prosto. Dobra. Tykson, Elwiso, proszę się przesunąć, ewakuacja, 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 Elwiso, ok. i w tą no. stronę lecimy normalnie, o, z wyjściem, więc tak, robimy sobie. w ten sposób, no, Elwiso, przejdź tutaj gdziekolwiek, bo, no, ale utrudniasz, naprawdę, stary. Okej, okay, dobra, elegancko teraz to działa I mamy normalnie zejście w, dobrym kierunku. w górę się szybko też w miarę wychodzi Więc serio Jak dla mnie git, jak dla mnie git Takie coś w zupełności wystarcza, żeby wjechać tu na sam szczyt I zjechać sobie na sam dół Serio, po co szybciej, po co wolniej O, e, więc, więc tak. e, Stary co ty z tymi potkami masz? No mam ich zbyt dużo. No, ja rozumiem, że Ameryka jest tak potężnie bogata, że po prostu e, no, ej, mamy wszystkiego agenti. za dużo. Stary, nie, kop nie, nie kop, nie kop, nie kop. Nie ma jeszcze beacona. E, o kurde, ej, beacona. Ej, a ja mówiłem o tym na jednym z lewików właśnie, że musimy to koniecznie ogarnąć. E, więc serio, serio, serio. E, to jest konieczne do zrobienia. Mm, więc stary, e, musimy to na serio zrobić. Mm, bo e, Jakby... Ja już kilka e, jakiś tygodni temu o tym nawet wspominałem na Liveiku i tak totalnie o tym zapomniałem: e, w ogóle jesteś, Elviso? Hello. Elo? Elo? Yes. Elo? Dlatego ziomki, warto być na Live'achach, bo serio, taki dobry pomysł jak zrobienie bikona. Nam normalnie przeleciał, ale ja mówiłem o tym, żeby tego bikona z deterytowych bloków zrobić, więc. Aaa, to ja wolę na ten lawiklu. 47 potrzeba e, dwa stanki, wiesz? O kurde, o kurde. Ej, może być przypał, ale jakbyśmy to zrobili, to. Wow, to musi być ale mocne. Oddieliby zazdrość. Oni by po prostu zazdrościli, jakoś byśmy postawili to w takim miejscu, żeby to działało tylko na naszym terenie. Tak. Tak wiesz, to. że dosłownie podchodzisz pod granicę i już to czujesz, ale w sensie wiesz, jak przejdziesz ją po prostu. Tak, Dobra, wejdziesz. poczekaj. Najgorsza teraz jest rzecz taka, że tak właściwie to nie wiem, gdzie jesteśmy, więc idę teraz totalnie na czuja. Yy. I tak sobie myślę, gdzie my możemy być i obstawiam, że jesteśmy teraz jakoś tak pod murem. Yy. I naprawdę nie mam pojęcia, gdzie my wejdziemy, bo możemy wyjść dosłownie wszędzie. Dosłownie wszędzie, więc. Sorry, wiesz to jest też ważne? No no. Według mnie, wyjdziemy tam gdzie jest fosa. Tam gdzie jest fosa? Poczekaj, tak. dobra. Ponieważ to... fosa jest do droga nie będę wiesz? W niektórych miejscach. Wyznaruś ku pewnie sobie zaraz znajdziemy. Dobra, sobie dobra, sobie poczekaj. O, stary. właśnie, właśnie. Ja już obstawiałem właśnie, że chwilę temu, że jesteśmy pod murami, no i rzeczywiście to się praktycznie sprawdzało, bo byliśmy już mega blisko, więc już tutaj dobrego czuja mamy mniej więcej. Ty, czyli tutaj będzie takie ładne skrzyżowanie, którego nikt nie zauważy. Mm. Musimy to jakoś ładnie ukryć, bo, serio, tu jest podziemie, tu jest fosa, ale wiesz, nikt nie wie, że tutaj jeszcze coś jest, więc elegancko lecimy dalej prosto. Teraz tutaj kilka kratek jest. Yy, borówecze. Nie, już jesteśmy za boróweczkami, chyba, co nie? Miastę ja pojęcia, już nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Okej, okay, dobra, w każdym bądź razie trochę musimy przekopać i. Dajcie jaksy. Ja w ogóle tutaj w tej fosie już jedne znalazłem, i miałem takie XD. Więc tutaj na tym czanku już chyba niestety nie znajdziemy. Ale no, mówi się trudno i żyje się dalej. I gościu, lecę po prostu teraz sobie w górkę. O, cyk, cyk. Myślę, że tutaj właśnie zrobimy sobie jakieś wyjście. To ty, stary, poczekaj. Ja wyleję tutaj wodę. Przygotuj takie wiesz, miejsce do wylania od, na wodę Agent od X. razu, i już będzie szybciutko. No, no świąt. Wesołych Świąt, Elviso. Dobra, lecimy sobie do góry jak najszybciej i ogarniamy właśnie sobie taką kozacką rzecz. Serio, serio, serio. Eee, więc zbijam tam naprawdę jak najszybciej, eee, choć w sumie to najszybciej to nie będzie takie najszybsze na świecie, bo na pewno trochę to zajmie. Eee, serio, serio. Dobra, lecimy, lecimy, ale za to będziemy mieli już tajne przejście, którego naprawdę myślę, że mało kto odkryje, ale jak nawet odkryje to po długim czasie, że... Serio. Nie powinno być z tym jakichś przypsów, więc y, będziemy sobie pewnie z tego na luzaku jakoś tutaj korzystali, więc zio. zioł naprawdę, takie przejście to jest, uznajmy, luksus po prostu, ok? Y, to będzie takie, wiecie, przejście do lepszego świata, w sensie. I o ile będzie, zależy z której strony będziesz wychodził, bo może to będzie. działać na odwrót, więc serio. To będzie taki teleport do lepszego świata, mówię ci. Amerykańskiego świata. Więc wbijamy na samą górę. I jeszcze tego naprawdę sporo jest. Nie sądziłem, że aż tak głęboko uda mi się wejść. wiesz co? No, no. Jestem teraz żelazo, żeby okay, było na kraty. Okej, spoko, spoko. Więc Elwizo oczywiście po, po prostu tutaj w dobry sposób sobie wykorzystuje swój wolny czas, można powiedzieć. Słyszałem tu owce. Słyszałem Mee, owce. Pro, proszę, powiedzcie, że ja nie wyjdę pod nimi. Nie chcę po prostu. Mee, to nie! Byłem ale w sumie. Ej, poczekaj. To nie jest głupie. To nie jest głupie, żeby te wyjście było pod owieczkami. Ja bym jakoś ukrył, jak, 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 może w tym naszym takim jeziorku, który jest przez, przez wideo na przykład. Dobra, stary, jak na razie. Dla mnie to jest i tak mega git miejsca. Więc ja, ja na razie tutaj wyjdę. Jesteśmy pod owieczkami. I tak idąć prosto Dobra, moglibyśmy to zrobić w jakiejś rzece Na przykład, bo do tej rzeki byśmy doszli prędzej czy później tak. Więc ja w prostej linii Teraz stąd idę eee, Poczekajcie, to jest kratka o ta Więc idziemy sobie prosto tędy wywalone na wszystko, co tutaj się dzieje Jakieś szkielety mnie nie, yy, wszystko nie zatrzymują Więc lecę prosto Cykson, cykson, ok. Nie zbalczam z kursu i lecimy zaraz Na najniższą kratkę Oczywiście od razu sobie wodę wylejemy i ziom to naprawdę będzie gituwa totalna. Gituwa totalna. Yy, dobra, Cykson. Wbijamy się właśnie tutaj elegancko. A na samym środku, bo kto nam zabroni? Kto nam zabroni na samym środku wbić? No nikt. Więc lecimy yy, teraz na sam właśnie tutaj dół. Yy, Oki, okay, gościu, dobra, wkopujemy się. Ty. Bo, bo mi normalnie tutaj powietrza zaczyna brakować. O nie, o nie, na to nie pozwolę. Więc dobra, znowu tam wbijam i lecimy jak najprędzej. Yy, ty. A może zróbmy taki najprostszy myk, potem sobie tu wbijemy, tylko o, zostawmy sobie, nie wiem, o tak i teraz elegancko mogę sobie już kopać bez problemu. Bo serio, w tej wodzie byłyby duże utrudnienia, żeby to robić w szybkim tempie, a tak to polecimy i... Kurde, stary. Ej, jest Mógłbyś ten tunel dalej wykopać w prosto? Mogę, co? Bo nie wiem, w którą stronę mam iść. Mam zaraz iść, y, od tego miejsca, gdzie wyszedł pr przed siebie, tak? Yy, przed siebie po prostu, tak, tam ja i pewnie do mnie dojdziesz, bo Elwiza leci tu z akcją normalnie ratunkową do Agen i gościu, zaraz sobie w, oczywiście jakoś wydostaniemy się na zewnątrz i, i będzie gituwa. Mówię wam, będzie gituwa. Yy, tylko musisz jeszcze Elviso gdzieś tutaj wbić, z której strony on w ogóle przyjdzie. To jest dobre pytanie. Chcesz być cały czas, więc zaraz mnie zobaczysz. Oki, okay, oki, okay, poczekaj. Obracamy się. Powoli. Ty, ja go nadal nie widzę. Normalnie, gdzie jest Elviso? O nie! Co jest? Błagam! No stary, dajesz, dajesz, bo serio. Ale to nie jak Agent X. No Chociaż co? Chociaż ja mam u siebie w domu Kłopatę, a grawer jest. No stary, no naprawdę. Ja już tutaj normalnie czekam dosyć długo, więc lecę, serio. Lecę go ja ja nie wiem, stop. gdzie ja totalnie jestem. W sensie nie wiem, w którą stronę mam iść, bo jakby nawet gdy mi kordy teraz działały, a mi nie działają jakoś. To i tak bym nie wiedział w którą stronę to jest Powiem ci już ty dość długo przez siebie kopię jednak, wiesz? E, spokojnie, w końcu tutaj X. mnie znajdziesz Poczekaj. mam cię A ja cię nie A ja cię nie mam O Elviso, dobra, kopie Elviso Tylko nie chcę na złej wysokości kopać, chyba na tej będzie oki Poczekaj, czy to jest oki? Ok? Chyba to jest dopiero ok. Okej, okay, dobra, wbijamy się do Elviso, i zaraz będzie tutaj normalnie tunel ogarnięty. Więc, żeby zaoszczędzić sobie już czas, od razu patrz. Wyko pierwsze wykorzystanie normalnie tego tunelu będzie, yy, po polecimy sobie, wiesz, yy, na wprost. Ok, to dobra, robimy tak. Zaraz parę w lawie, pomocy. Ty, stary, ale. Przecież wykopałeś prosty tunel i nagle zniknął. Nagle zniknął prosty tunel. No przecież on nie, musi nie. być nie, no, Jak? Nie, no, nie rozumiem no, cię się. Nie rozumiem, ale dobra. Lecimy w, na prosto, gościu, Na prosto. idziemy. No prosto, prosto, do wyjścia i sobie od razu z niego skorzystamy. I tepniemy się perełką i zrobimy wejście od drugiej strony. Bo nie chce mi się wykopywać od nowa. Aki. Okay. Więc dobra, wbijam tam jak najszybciej Ej, serio, to jest długie, to jest długie Jakiś sposób, żeby szybciej tu się poruszać Na pewno musi Łódeczka. być Łódeczka, jeszcze zobaczymy cokolwiek Bo Zowiec. No stary, stary, jeszcze mówię, właśnie musimy to Wszystko sobie tutaj opracować jakoś, więc Lecimy na górę Ty ziom, ty się nie za bardzo śpieszysz? Ty się nie za bardzo śpieszysz? Się. Dobra, jest. to Ty, 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 ziom, dobra Wbijam się o teraz, tak, tak, okej, okay. no i ja chcę tędy wyjść, i lecimy na naszą stronę, Otw wkopujemy się kilka kratek, i normalnie mamy zejście gotowe, więc gościu, sztos totalny. Zobaczymy, czy Elviso w końcu złamie tą legendę swoją złą i uda mu się przerzucić perełka, bo Elviso ostatnio ma z tym jakieś problemy, co nie, Elviso? No, bardzo się udało, to już zaczynasz. No, dwa razy, ale pod rząd jednego dnia. Tak. No no to zobaczmy, zobaczmy. Przerzucił Łoo! Wow! E, e, nie, nie będę komentował Elwiso, wbijamy sobie tutaj i co robimy? Co robimy? Normalnie lecimy właśnie e, do tej rzeczki i tam rozkopujemy ten jeden klocek. E, Elwiso, gdzie ty jesteś w ogóle? O, tutaj jesteś, bo musisz wiedzieć gdzie to jest Więc lecimy sobie otędy. No, i powiedz mi, Elviso, ty już wiesz, gdzie to jest? No dalej, wkopuj się. No, ale wiesz, gdzie to jest, nie, czy nie? nie wiem. No, jak to nie wiesz, ty, Bardzo bo nie ja wiem. też nie wiem. <gry> y, Okej, okay, dobra, jest to tu i elegancko. Mamy całe już normalnie tutaj zejście, przejście funkcjonalne, więc gościu, cel naszego odcinka osiągnięty. Udało się, ty może być przypał, bo ta woda będzie się tak dziwnie wylewać, chyba. A nie, nie. jednak jest nie. Jest w Elviso, Elviso, weź tutaj, nie troluj, i lecimy na samą górę, więc tak, ziomy, w tym momencie to ja mam do Was taką jedną bardzo dużą prośbę: mianowicie, po prostu zostawcie subika, tak, po prostu zostaw suba, bez większego namysłu, Zostawiasz na 100 tysięcy subów drugi kanał, a drugi kanał równa się dwa razy więcej filmików, więc naprawdę, opłaca się tego suba tutaj jednak mieć zostawionego, bo codzienna dawka filmików o 10.00. No, a liveiki o 19, więc nawet dzisiaj Ciebie serdecznie zapraszam na tego liveika. Więc gościu, no co? Ja w tym momencie się będę po prostu z Wami już powoli tutaj żegnał, więc gościu, gościu, tak, Ty co tam siedzisz jeszcze raz? Po prostu koniecznie subuj na 100 tysięcy subów, drugi kanał, więc serio. Tak premium sytuacji chyba więcej nie będzie, żebyś zasubował, a do tego przypomnę, że mam swojego Instagrama, link do niego jest w opisie tego odcinka, więc serio, wchodzisz w link, klikasz, przechodzisz, no i masz Instagrama, więc gościu, jak wejdziesz sobie na Instagrama, co masz na Instagramie? No słuchaj. Zdjęcia, moją twarz możesz normalnie zobaczyć. Ja często właśnie wasze posty polubię, ale o ile mnie followujesz i właśnie dajesz jakiegoś lajkacza pod postem czy cokolwiek, to wtedy masz mega dużą szansę, żebym ja właśnie wbił na twojego posta i go polajkował również, więc no myślę, że się opłaca. No nie ukrywajmy, więc serio. To już byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem Agent X i do zobaczenia w następnych. No i cześć.